Agatka, dzisiaj są urodziny Neli. Dzień rozpoczęliśmy od długiego spaceru, właśnie z niego wracamy. A zaraz będziemy jechać do sklepu, żeby Nela wybrała sobie prezent. To witam Was teraz z kuchni i będziemy robić tort dla Neli. Dobra, Franio, uciekaj. To będzie surowy tort, a że ja się brzydzę surowego mięsa, to będę to robiła w rękawiczkach. Generalnie będzie to trochę improwizacja, bo nie ma żadnego przepisu, nic za bardzo nie było obmyślane, jak to dokładnie będziemy robić, więc no, spontan. No to tak, tort będzie warstwowy i ja mam w ogóle taki plan, żeby było, wiecie, taki, żeby była taka kopułka na górze. I Marcin wymyślił, że pierwsza warstwa to będzie samo surowe mięso. Nie zrobimy takiego dużego tortu, jak jest, jakiej wielkości jest ta brytwanka, bo trzeba by było zużyć nie wiadomo ile mięsa, to po prostu Nela nie przeje tego. Więc dobra, zrobimy trochę mniejsze. Pierwsza warstwa, ja tu mam mięso mielone i to jest królik. O, nie wiem, może tyle starczy. I mam taki pomysł, żeby to było w miarę okrągłe, ale nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie. Dobra, to w miarę udało mi się stworzyć tutaj taką pierwszą warstwę, która ma w miarę kształt koła. I teraz jest taki pomysł, żeby tutaj dać to, co lubi najbardziej Nela, czyli marchewkę. Zetrzemy ją sobie i zrobimy warstwę z takiej tartej marcheweczki. Dobra, to marcheweczka starta. Okej. O, trochę dużo tego. To teraz kolejna warstwa surowego mięsa. Znowu postaram się ułożyć taki ładny okrąg. O, fuj. Anela tutaj siedzi obok i się ślini, czasami wręcz jęczy. Apetycznie? Nie, apetycznie. Dobra, kochanie, to jaki jest teraz plan na to? Może te szprotki. Tak sobie położymy ładnie. Okay. Żeby główki nie wystawały. O, spoko to wygląda. To taka warstwa, jak są ludzkie torty, w sensie no takie normalne, to też teraz się robi, że jest część taka chrupiąca, że coś chrupie w tym torcie. Więc no i też będzie chrupało, a co? O, dobra, myślę, że wygląda bardzo dobrze. Dobra, to teraz damy kolejną warstwę mięsa. Kształt na razie chyba trzymam, co? Czy nie bardzo? No taki tortowy. Dobra. Ja nigdy w życiu nie robiłam tortu dla ludzi, a robię tort dla psa. Może jednak wyrównam. A kto tam patrzy? Nelcia, to dla ciebie. A gdzie masz swoją czapeczkę? Tutaj jest. A, jest. Dobra. To co, kolejna warstwa marchewki? Marchewka. Okay. Może teraz w plasterkach? Albo nie, plasterką, tak, plasterkami tak tu dookoła obłożymy. Dobra, muszę jeszcze zetrzeć.
malina, warstwa pomarańczowa. Czyli wychodzi na to, że to będzie tort o smaku marchewkowo-szprotkowym. To może powoli zaczniemy robić tą kopułkę, o której mówiłam. To jakby tą drugą warstwę. Powoli można chyba zacząć robić. Fajnie, takie warstwo. Równa jest? Patrząc od góry, ślicznie. Dobra, no to lecimy tak. To teraz mam taki pomysł, żeby dać jeszcze taką cienką warstwę mięsa. A potem zrobić tą właśnie taką górę tego tortu. Moja mama to zobaczy, to się złapie za głowę, że ja się bebram w surowym mięsie. Dobra, i teraz taką, tak jakby taką górę tego tortu. Franek, i co? Takie... coś... Dobra. Powiedzmy. I może teraz tutaj, na tej warstwie położymy plasterki marchewki, co? O, w ten sposób. Na której warstwie? Tutaj. Taki mam pomysł. Okej. Okay. No skoro marchewkowy, to marchewkowy. No pewnie. A kiedy kawanki? Kawanosy. Dobra. Nawet ładnie to wygląda. Z tą marchewką, kolorowo. To tak samo mięso to trochę obrzydliwe. Pięknie! Dobra, kawanki. To ja myślałam, żeby tak dać tu jakby na dole. O, w ten sposób. Ej, wygląda spoko. To dalej ozdabiamy i teraz robimy taką warstwę ze szprotek tutaj. O, teraz się trafiła bez głowy, ale to nic. Ale wypas, Nela. Nawet ja nie miałam takiego tortu na swoje urodziny. A słuchajcie, Neli będzie bardzo miło, jeżeli w komentarzach napiszecie życzenia dla niej. Ja jej będę wszystkie te życzenia czytała, więc śmiało piszcie. Dobra. Okej, okay. Teraz coś tu na górę jeszcze. To może już tą posypkę damy? Czy jeszcze marchew? Myślę, że posypka. Posypka? Mhm. Dobra, to lecimy z posypką. Tylko może jakbym jakoś tak dam, żeby ona się trzymała w miarę. Bo tak może ułożę koło siebie. Czy nie? Możesz. Naprawdę nie spodziewałam się, że to będzie miało taki kształt. Myślałam, że to się tak rozjedzie. Ale na razie jest ok. Dobra, to teraz muszę to podziubać to. Dobra, zobaczcie, już prawie gotowe. Zostało ostatnie serduszko do położenia. Siup! No i jest! No i to zobaczcie na Nelę, jak ona jest zadowolona. Ona już tu cały czas pilnuje jakości, wącha, cały czas patrzy, co się dzieje, więc zaraz dostanie. Dobra, zobaczcie, nawet mam świeczuszkę. 3 lata, właśnie tyle kończy Nela. To co, wbijamy? No i czekać tu. Dawaj, hop! Dobry pies, zobacz. Co to dla ciebie mamy? Ale będziesz zaraz jadła. No. 100 lat. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Aje, żyje, żyje nam. Całego tego na raz nie dostaniesz. Musimy ci ukroić kawałek. Dobra, ponieważ Nela jest pieskiem i nie wie, o co chodzi, więc ja za nią zmuchnę świeczkę, a myślę, że jej życzenie było takie, żeby miała jak najwięcej biegania po polach. Co nie, Nela? Dobra, zmuchujemy. Tak symbolicznie. Okej. Okay. Dobra. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać, jak wam się podoba moje dzieło. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!